Jest. No nie może rower. Jest. O, ale będzie. Jest. Ale garbus jeszcze większy. Patrz. Witam serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dzisiaj zbiornik żelizna, podlodówka. Właśnie zmierzam na pierwszą patelnię, na której czeka na mnie Sebastian z zespołu Clubbers. Też łowi, cały rok łowi, ale to w trakcie materiału zobaczycie pływanko nasze, bo też wybraliśmy się na ponton. Zobaczycie, co połowiliśmy. A dzisiaj będziemy łowić spod lodu. Powoli zmierzam do niego, za chwilę wyjdę na patelnię i muszę go teraz dojrzeć, gdzie on jest. Najpierw zaczniemy na tej pierwszej patelni, później przemieścimy się na dużą patelnię. Dlaczego patelnię? Tak mówimy na takie otwarte przestrzenie na zbiorniku, w których nie ma trzcin. Tak potocznie mówimy na to patelnię. Także ja zmierzam do niego. Piękna pogoda, słoneczko świeci, ciepło na słońcu, aż się chce wędkować. Także ja lecę, a was zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. No i już go widzę, już dochodzę coraz bliżej. Zaczniemy łowy. Tam właśnie siedzi już Sebastian. Zobaczymy, czy coś się dzieje. Łowi? Zabrałeś serce moje, zabrałeś moje sny. Tak bardzo chciałbym cię złapać, czy to będzie właśnie dziś? Seba Pogromca, dużego szczupaka, wita. Siema. Słuchajcie, 16 stycznia, piękna pogoda na lodzie. Czarek, jakieś 2 tygodnie temu bodajże pływaliśmy tutaj tak, jeszcze za szczupakiem. Tak, to właśnie za chwilę zobaczą, co my tutaj połowiliśmy. No dopiero rozpoczynam. Fajnie, że jesteś. Pójdziemy w kierunku dużej patelni, bo tam dzisiaj czuję potencjał. Nie ma co tracić czasu. Tak, lecimy. Lecimy. Woda trochę od żelizny. Większa? Nie. Wydaje, że... Nie, większa nie jest. Głębsza, tak. Siedzi? Czy był? Ale siedzi. O proszę. Jest pierwszy. 52 cm na oko nie ma. Nie ma. 42. Maluszek. Na ogonika. Na ogonika. Jest pierwszy. Chodź, Marianek mały. Dlatego nie lubię właśnie podbierak pach. No, my tutaj walczymy. No, jest. Prześlij babcię. Boże, gawać się nagrał. Bo woda ciemna. Ciemno, ciemno. Siedzi. O. No i piękne 82 cm grube, wigilijne. Naprawdę kawał pięknej ryby. Dzisiaj również wracasz do wody. No i dzień dobry. Przepiękne 88 cm. W Wigilię. Myślę, że na wigilijnym stole z nami nie zasiądziesz. Dlatego wracasz, kochany, do wody.
mamy piękną pogodę. I jest Sebastiana, pada deszcz, tam zaraz będzie słońce, a Sebastian właśnie ciągnie szczupaka. Nie daj mu luzu, bo pójdzie. Weź mi ciężarek, rzut i obkręć, żeby został. Obkręć tak, żeby więcej po prostu w wodzie zostało. Dobra, cię go podbiorę. Dobra. Nieduży, maluszek. Marianek. O ty. No to Sebastian kręci pierwsze dziury. Jeszcze tam, tam i tam poproszę. Pełna wygoda do usług. Nie, sam sobie kręcę. Wiem. Lód mamy około 15 cm plus. Także spokojnie. Na spokojnie po tych mrozach jest tyle. Jeszcze była wczoraj woda na lodzie i ten śnieg się rozpuszczał. Ale po dzisiejszym mrozie, gdzie było w nocy minus 5, jak widać, to wszystko skuło, zbiło. No i zobaczymy. Tu trochę rzadziej. Tutaj mamy cieńszy, około 10 cm. Bo było jakieś odparzelisko. Właśnie takie rzeczy omijajcie, bo to są, mogą być odparzeliska. Tutaj dużo później lód się zrobił. Nie wiem, na czym polegają odparzeliska, ale lepiej omijać takie rzeczy z daleka. Piękny zbiornik. Piękna, biała pustynia. No dobra. Sebastian wierci. Ja wybieramy dziurkę. Zacznijmy tam. Zobaczymy, czy z tej dziurki wyjdzie rybek. Wysokie teraz. Ogólnie jest to bardzo płytki zbiornik. Tak tutaj myślę, że do pół metra góra max. Z tej dziurki nic nie wyszło. Szukamy zmierzyć drugą. I tak będziemy przemierzać dziurkę za dziurką i sprawdzać po kolei. No, zobaczcie, jaka płyciutka woda. Ale na tej płytkiej wodzie lubi oko nie stać. Zaraz przejdę z bufetem. No dobra, coś smacznego będzie wyciągał. Sam? Robi sam? Tak. Kuchnia Sebasa. Nie dość, że śpiewa, łowi, to jeszcze robi. Gotuje. Gotuje i smaczne wędliny robi. Robi, ale to co tak to będzie smacznego? To jest kiełbaska. Kiełbaska mojej produkcji. Bardzo proszę się częstować. Bardzo dziękuję. Kurna. Ja nie zawsze dość, służę pomocą Caritas na lodzie. Nie dość, że zaprosił na ryby, to jeszcze się najem. No jak z pracy jedziesz, to myślę, dobra. Kiełbaska z? Kiełbaska z domieszką dziczyzny. No proszę. Uwierzcie mi, pachnie pięknie. Nie będę wam dłużej tego pokazywał, bo wam pewnie zaraz ślinka zacznie lecieć. Ale spróbuję. Herbatka z imbirem. Panie. To panie. Ja chcę kupić. To panie nie sprzedam, to nie jest sklep, panie. Ja chcę kupić. Uwierzcie mi, jest przepyszna. Niam, 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 niam. Pach. Nie będę was katował dłużej. Wyłączam kamerę, bo jest smaczna. Gratulacje wyrobów. Dziękuję.
Jest! Ciekawe jaki będzie. Ale garbus, ale duży. Ale duży, patrzcie jaki wielki. Jest pierwszy dzisiaj. 30 plus na pewno. Ale piękny garbek. 30, tak? No myślę, że około 30 może mieć. Pokaż. Patrzcie jaki ładny. No, ale śliczny. Zobaczcie jak ubarwiony. Dosłownie strzelał na parę razy, ale chyba go szczupak nawet próbował przyatakować. Piękna ryba, zaraz go zmierzymy. Trzeba wypuścić do dziury gdzieś trochę dalej. Ale piękna ryba. Piękna ryba, no to pierwsze dziury, pierwsze rzuty, fajnie. 32 cm. Ale ślicznie. Gratulacja. Sebastian. W mojej dziurce. Śliczna ryba. 32 cm. No już jest fajnie. Także trzeba odejść oczywiście dalej, dużo dalej, żeby go wypuścić. Ale garbek piękny, gruby, spasiony. Łokoń. Rośnij, żebyś był jeszcze większy. Jest! Teraz czas na dziurki robione przeze mnie. I szukamy. Okonków. Jednak elektryczną trochę lepiej. No i dobra, teraz trzeba po wędkę i machać. Najlepiej biorą w tym roku na 2 metrach. O, taki maluszek się zameldował. Ledwo ugryzł. No w porównaniu do poprzedniego, no to dzidziuś, dzidziuś. Smykaj. Mały, ale dzik. Wziął. Halo? Halo, halo, witam, cześć. Jest drugi. Z jednej dziury, kolejny. Ale też maluszek. Ła, gdzie tak się dzieje? Po prostu mi przypomnij. Smykaj. Dym, 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 dym. Tak chodzimy, chodzimy po tym lodzie, szukamy szczęścia. Na razie wykręciły się u mnie 3 okonki. Jeden fajny, a 2 to paluszki. No ale zobaczymy, poczekamy, popróbujemy, szukamy. Tutaj jest taki ciemniejszy lód, tutaj odparzelisko, ale myślę, że dookoła odparzeliska można będzie pokręcić dziurek trochę i popróbować popatrzeć. Zobaczymy, czy wykręcimy jeszcze dzisiaj jakieś rybki. Jest. O, ale będzie fajny znowu. Haha. Fajnie pyknął, widziałem normalnie. Trochę mniejszy jak poprzednik, ale też już taki ciekawy garbusek. Bardzo delikatnie pykają. Patrz jak się skręcił. Skręcił się w kółko. Fajny. Jest. Drugi porządny dzisiaj. Sebastian. 2-0 przegrywam. 4, bo ja jeszcze 2 maluchy. A, no tak. To nic, to tylko... Tak jest, patrzcie, piękny zachód słońca. Za chwilę kończymy. Trochę się nachodziliśmy. Teraz tutaj za blisko, trzeba to dalej troszeczkę zrobić. Niech on ucieka. Troszeczkę dalej go wypuścimy.
Śliczna rybka. Zmykaj. O, 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 o. Tyk, poszedł. Fajnie mrozik się zaczyna robić. No. Jest! Ale garbus jeszcze większy! Patrz! Seba! Ale duży! Patrzcie jaki duży, ale zaciągnął blaszkę równo. Odzyskałem blaszkę. Troszeczkę przyżarł, skumaniec. Ale udało się bez żadnego problemu. 34 cm mu daje. Patrzcie, już prawie słoneczko zaszło. I jeszcze trafiłem fajnego garba. Piękny garb. Ile ma? Na pewno jest większy od poprzednika. No, spokój się. Spokój się. No nie. Większy, grubszy. Dokładnie. Również 32 cm, ale patrzcie jaki grubas. Piękny, gruby, spasiony. Oczywiście trzeba go wypuścić trochę dalej, żeby nie w to samo miejsce, ale piękny garbus. Zmykaj, pa pa. No i ostatnia dziurka na dzisiaj. Także na wypad półtora godziny. Nawet wynik może być. Nie ma co narzekać. Dwa piękne okonie po 32 cm. Grubasy i trzy mniejsze, dwa malutkie, jeden taki średniak, ale myślę, że tutaj trzeba przyjechać jeszcze na może cały dzień. No zobaczymy. Idę do Sebastiana i tam będziemy powoli kończyć jeszcze, tam zobaczymy na piaskach. A więc jestem już u Sebastiana, kończymy na dzisiaj. No, Czarek dzisiaj wygrał ze mną, ale tak to bywa. Następnym razem będzie lepiej. Także zawijamy się dzisiaj niestety krótko. Ale z jest półtora piękne. Godziny, no, max. No. Piękna aura przede wszystkim. Niesamowite jest to, patrz, jak piękny zachód. Odpocząć od codziennych tych. Jeszcze można by było powędkować, no ale ty się śpieszysz, ja się śpieszę. No niestety. Z czasem tak bywa, ale to nic. Następnym razem może cały dzień. Wywalimy na dłużej. Tak. Ale to już na pewno zobaczycie. Także zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Ciao, bambino.